Jest piątek, 4 maja. Miłość Boga i bliźniego to serce Ewangelii. Miłość bliźniego dotyczy też nas samych. Przyjęcia siebie tak, jak przyjmuje nas Bóg. Posłuchaj, do czego zostałeś wybrany. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: to jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Jesteśmy wybrani przez Boga, aby iść i przynosić owoc. Może nieraz trudno nam uwierzyć w ten fakt, we własne siły, w to, że jest w nas dobro. Raczej zaniżamy swoją wartość i szukamy aprobaty u drugiego człowieka lub udajemy kogoś, kim tak naprawdę nie jesteśmy. Tymczasem naszą najgłębszą wartością jest bycie przyjacielem Boga. Jak się z tym czujesz? Mm-hmm.
mamy przynosić obfity i trwały owoc. Być może znasz już swoją misję i powołanie, ale lękasz się, że nie zdołasz całkowicie wypełnić woli Bożej. Nie chcesz się pomylić, potknąć. Bóg jednak pragnie ci towarzyszyć i przeprowadzić owocnie przez życie. Jego miłość ma moc usunąć z ciebie wszelki lęk. Miłość jest źródłem, drogą i owocem. Każde miejsce, w którym trudno ci kochać albo przyjąć czyjąś miłość, jest znakiem, że coś musi być uzdrowione i zbawione. Czy dostrzegasz te miejsca? Jezus cię wybrał i przeznaczył, abyś żył pełnią. Pozwól mu się uzdrowić. Jezus powiedział do swoich uczniów: To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Stań w milczeniu w obecności Jezusa. Bądź z Nim jak z przyjacielem. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.